Chociaż jeszcze wracam, jeszcze jak na dwie osoby, to jest jeszcze tutaj fajna taka meta, tu jest czwóreczka, a tu jest piąteczka. Kawał tu jest mety, żeby się rozłożyć. Co dalej? Pomyliłem się, po tej drugiej stronie to nie ma stanowisko, to są markery, wiesz, oznaczające tak jakby odkąd dokąd. I z tej czwóreczki jest, o, tutaj taka ładna zatoczka do obłowienia. No niby tam po drugiej stronie pokazuje ta czwórka, piątka, że taki wąski ten. A piąteczka, o, dla drugiego jest zaraz tu obok meta. No i niby tutaj tak wąskawo, ale też tak to źle nie wygląda, ale tu jest fajna taka baza. Dobra, a jakby się jeszcze... O, jest taki klokac. Jest taki klokac jak mój, służący do wyciągania łódki z wody, taki sam. Czyli nasi tu byli. A jeszcze zobaczymy, jakby się wzięło na przykład szóstkę. Nie no, szóstka to za bardzo, z tymi koliduje. I siódemka to jest kurwa już kosmos, duża. Taka kosmos znaczy się, że jest. Ale na wodzie, no to te markery to kurwa, no wiesz, taki mały rozstrzał parę metrów i następny, i następny. Ale też fajna baza. No ale biorąc dwa stanowiska, o, na przykład 7 i 8, to już można. Nie no, 7 i 8 to już jest można kawałek obłowić. Nie no, ogólnie jakby się przyjechało. O, jakby się przyjechało. I ten, i by się przyjechało, i by nie było nikogo obok, no to można sobie popróbować coś złowić. Ale pani powiedziała, że tu sumy bardziej, jakby suma złowił, jak się złowi suma. Jak się złowi suma, to się można oddać go na kuchnię i można obiad gratis zjeść, bo starają się odławiać sumy, żeby tutaj nie było ich. No dobra, o, tu jakieś place zabaw. Powiem tak, w lato na pewno tu jest porażka na 100%. Tu są wszędzie takie jest obstawione. Strzelnicami, barami, jakimiś nalewakami, wiesz. To jest obiekt zajebiście duży, także w lato, w nocy to w ogóle można tu zapomnieć. No dobra, lecę dalej na chatę narka.